tej samej nocy wezwani na pomoc lekarze już nie mogli jej odratować. I zmarło, biedactwo, niespełna we 2 doby na zakażenie krwi. Tyle tylko, mając przytomności, aby wezwać rejenta i cały majątek przekazać swojemu Stasiulkowi. Relacjonował w swoim pamiętniku przyjaciel Wokulskiego, Ignacy Rzecki. Czarne, trawniki szare i niebo szare. Wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotowymi nitkami. Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli. Un page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwilę podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble skryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kwestie i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna, wysoka, czarno ubrana, nieśmiała. Trzyma w 2 palcach list i mówi cicho. Od pani Karolowej. Ach, w sprawie kwesty, odpowiada panna Izabela z czarującym uśmiechem. Cały dzień nie zaglądałaś do mnie, Florciu. Nie chcę ci przeszkadzać. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy ojciec twój znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz. A w razie mojej śmierci, nawet bez zwracania pożyczki. Nie narzucam się, tylko proponuję. Rozważ, jak ci będzie wygodniej. A nade wszystko pomyśl o następstwach. O ile cię znam, byłabyś boleśnie dotknięta, usłyszawsza kiedyś, że nasze rodzinne pamiątki zdobią stół jakiegoś bankiera albo należą do wyprawy jego córki. Zesyłam ci 1000 pocałunków. Joanna. Panna Izabela wychyliła się z szesląga i ujęła rękę panny Florentyny. Florociu, rzekła zbliżając głos, komu ty to mówisz? Więc naprawdę uważasz mnie tylko za pannę na wydaniu, która nic nie widzi, niczego nie pojmuje? Myślisz, że nie wiem? To mówiła jeszcze dzisiaj, że już miesiąc jak pieniądze na utrzymanie domu pożyczasz od Mikołaja. Może właśnie ojciec chce tego? Czyli tego chce, ażebyś mu co rano podkładała kilka rubli do kupi na resu? Panna Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszała głową. Za dużo wiesz, odparła, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni widzę, że ojciec miewa po kilkanaście rubli. Więc zaciąga długi? Nie, ojciec nigdy nie zaciąga długu w mieście. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno. Więc albo ciotka Hortensja, albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Za cóż chciałbym mnie, nas niepokoić? Myśli, że ty jesteś spokojna. Córka powinna nieograniczenie ufać ojcu. Ach tak, szepnęła panna Izabela, zamyślając się. Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotelu i cicho wyszła. Nagle przerwał się ten bieg myśli. Bystre jej ucho usłyszało w dalszych pokojach szmer. Było to męskie stąpanie, miarowe, spokojne. W salonie stłumił je nieco dywan, w pokoju jadalnym wzmocniło się, w jej sypialni przycichło, jakby ktoś szedł na palcach. Proszę, papo, odezwała się panna Izabela, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła się z szezlonga, ale ojciec pozwolił na to. Objął ją w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero co wyszły od krawca i uznał, że wszystko jest dobrze. Gdyby tylko żal. Ja boję się, że ona ma rację i że nasze srebra mogą naprawdę znaleźć się na jakim bankierskim stole. Przytuliła głowę do ramienia ojca. Pan Tomasz spojrzał niechcący w lusterko na stoliku i przyznał w duchu, że oboje w tej chwili tworzą bardzo piękną grupę. Szczególnie dobrze odbijała obawa rozlana na twarzy córki od jego spokoju.
uśmiechnął się. Bankierskie stoły, powtórzył, srebra naszych przodków bywały już na stołach tatarów.